Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Po wczorajszym wieczorze czuje pan ulgę czy rozczarowanie? Przede wszystkim czuję wielką energię, energię do zmian w Polsce. Rafał Trzaskowski jest świetnym kandydatem. Przepracujemy bardzo ciężko najbliższe 12 dni, ale większość Polaków pokazała, że chce tej zmiany. Bo no nie wiem. Wczoraj wyglądało to lepiej, a dzisiaj oficjalne wyniki są PKW z 87% komisji. Andrzej Duda zdobył 45,24% głosów. Rafał Trzaskowski 28,92%. Nie przebił szklanego sufitu. Jeszcze poczekamy na wyniki z wielkich miast, bo tutaj wiemy, że te proporcje są zupełnie inne. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który wszedł do drugiej tury z bardzo dobrym wynikiem i że większość Polaków opowiada się za zmianą, bo gdyby Polacy byli zadowoleni z prezydenta Andrzeja Dudy, to wygrałby w cuglach. Na szczęście dla Polski ten wiatr zmian wieje bardzo mocno. Należy teraz jeszcze bardziej pracować, jeszcze intensywniej pracować, by przekonać tych wszystkich, którzy nie oddali głosu na prezydenta Dudę, że Rafał Trzaskowski będzie ich prezydentem. No Andrzej Duda wygrał w 12 województwach, 2/3 kraju. Panie redaktor, proszę zobaczyć na strukturę elektoratu. Jeżeli sumujemy wyniki demokratycznych kandydatów, to Andrzej Duda przegrywa. Są tylko nieliczne punkty na mapie, w których wygrywa, ale nie o to chodzi. Ten wyścig zaczyna się od nowa. To dzisiaj wyzerowano liczniki. Od dzisiaj zaczyna się nowa kampania wyborcza, od dzisiaj zaczyna się przekonywanie na nową mobilizacja. Ja mam nadzieję osobiście, że tak jak 5 lat temu, mimo że wówczas nie było to korzystne dla naszego kandydata, w drugiej turze będziemy mieli jeszcze wyższą frekwencję, że wyborcy, wyborczynie uwierzą, że ta zmiana jest możliwa i pójdą zagłosować za Rafałem Trzaskowskim. A pan się nie pokazywał z Rafałem Trzaskowskim w tej kampanii. To co, Rafał Trzaskowski dystansuje się celowo od Platformy Obywatelskiej, bo to może pogrążyć jego starania o zwycięstwo? A Rafał Trzaskowski bardzo ciężko pracował, ale myśmy również. Nie, ale ja pytam, dlaczego pan się nie pokazywał z Rafałem Trzaskowskim jako lider Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza, że to pan parł do tego, żeby Rafał Trzaskowski jednak był tym kandydatem, dublerem, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość. Bo w Koalicji Obywatelskiej umiemy dzielić się zadaniami, umiemy pracować zespołowo. Byłem z Rafałem podczas jego pierwszego przemówienia w Poznaniu, byłem później w województwie śląskim, byłem w Małopolsce, wszędzie tam, gdzie uznaliśmy, że jest to potrzebne. Natomiast ja równolegle prowadziłem kampanię wyborczą dla Rafała i to jest właśnie fajne w Koalicji Obywatelskiej, że każdy z nas był częścią sztabu Rafała. Ale ja też słyszałam takie jednak opinie ekspertów, którzy mówią, że Rafał Trzaskowski musi się odkleić od Platformy Obywatelskiej, bo inaczej to przegra. Mnie bardzo cieszyło wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego znacznie wykraczające poza te standardy partyjne, bo widziałem wielu samorządowców niezależnych, często osoby, które z Platformą mają mało wspólnego, gdy wspierały Rafała Trzaskowskiego. Samorząd to istotny fragment tej kampanii Rafała Trzaskowskiego i teraz w tym wyścigu przed drugą turą również Rafał może liczyć na wielkie wsparcie samorządowców, a to jest bardzo istotne, bo byłem na przykład w Pruszczu Gdańskim, gdzie rozdawaliśmy ulotki Rafała. Tam burmistrz, prezydent uzyskuje 85% poparcia w pierwszej turze. To jest imponujący wynik. My, politycy, możemy zazdrościć takiego poparcia. Jeśli takie osoby stają za Rafałem Trzaskowskim, to w społeczności lokalnej jest to rzecz nie do przecenienia. To co dalej? Jak pokonać Andrzeja Dudę? Jakie macie pomysły? Powiedziałbym, że wystarczy mieć o jeden głos więcej, ale to byłby banał, aniżeli nasz rywal. Ciężką pracą, przekonaniem, że... A co to Polska znaczy ciężką pracą? Jaki jest pomysł na tę dogrywkę w kampanii? No, przede wszystkim Rafał będzie starał się być w wielu miejscach, w których do tej pory nie uzyskał tego poparcia, jakim byśmy marzyli. Będzie aktywny również. Będzie aktywny na ścianie wschodniej, będzie w centralnej Polsce, ale nie zapominając o tym, by mobilizować również wyborców tam, gdzie to poparcie było, ale mogłoby być jeszcze większe. To będzie również wielkie wsparcie ze strony samorządowców i parlamentarzystów. Już dzisiaj ruszamy na ulice polskich wsi, miasteczek, miast właśnie z materiałami Rafała Trzaskowskiego. No i oczywiście wielka mobilizacja w internecie. Mnie cieszy też to, że Rafał Trzaskowski okazał się kandydatem
młodego pokolenia, bo to dobrze wróży, to dobrze, to pokazuje te nastroje w Polsce, że jednak młodzi ludzie też oczekują silnego prezydenta, ale prezydenta, który będzie budował wspólnotę, nie będzie na nich krzyczał, tak jak robi to urzędująca głowa państwa. Tylko że akurat ci najmłodsi wyborcy poszli najmniej licznie do urny. No, trzeba powiedzieć, że dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu przynajmniej Platforma Obywatelska nie leży na macie, bo z tego punktu widzenia no, PO potwierdziło swój prymat po stronie opozycji. A ile głosów musi zebrać Rafał Trzaskowski, żeby pokonać urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę? Mnie by marzyło się 10 milionów głosów, bo jeżeli frekwencja będzie wyższa, no to wówczas mniej więcej taka liczba głosów dawałaby zwycięstwo. A gdybyśmy liczyli w procentach, no to doskonale wiemy, że wystarczy przekroczyć magiczną granicę 50%. My szacujemy, że ta magiczna granica w liczbach bezwzględnych to może być nawet 10 milionów głosów, jeżeli mobilizacja w drugiej turze będzie duża. I o to właśnie serdecznie naszych słuchaczy i widzów proszę, o to, by jednak nawet jeśli jadą na urlop, jedziemy wszyscy, no właśnie, 12 lipca, żeby to będzie, wziąć, będą wakacje. Żeby wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, bo to jest bardzo ważne. Ta mobilizacja będzie kluczem. Pani redaktor doskonale wie, że właśnie w ten sposób wygrywa się wybory i my będziemy mobilizować, będziemy zachęcać, żeby poświęcić swój czas. Ja nie traktuję tego, to jest, wielu z nas mówi, obowiązek obywatelski. Ja staram się mówić w kategoriach przywileju. Nie, no to nie jest obowiązek, to jest wielki przywilej móc wybrać prezydenta Rzeczpospolitej i bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy nie byli w pierwszej turze, nie wzięli udziału wczoraj w głosowaniu, żeby poszli głosować w drugiej turze. Oczywiście zachęcam, żeby oddali głos. Oczywiście, no nie spodziewałam się, że powie pan coś innego. A czy Rafał Trzaskowski ma jeszcze jakieś... Zaskoczyłem o poranku, no bardzo, jestem redaktor. Tak zaskoczona, że spadnę z krzesła. Ale, a czy Rafał Trzaskowski, razu, a czy Rafał Trzaskowski ma jakieś trupy w szafie jeszcze? Ja wierzę w 100% w Rafała Trzaskowskiego, natomiast wiem doskonale, jakimi metodami posługują się sztabowcy drugiej strony. Ale czy obawiacie się jeszcze jakiegoś ataku? Czy coś jest jeszcze tam? Znaczy z pewnością będą ataki na Ale jakieś Rafała, trupy w szafie jeszcze są, mamy... czy już nie ma? Rafał Trzaskowski jest człowiekiem krystalicznie uczciwym i te ataki na niego nie przystoją głowie państwa. Wiem, że widziałem wczoraj fragment przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Znaczy nie tak prowadzi się kampanię, panie prezydencie, jednak wypadałoby spotkać się w debacie, porozmawiać na argumenty, a krzyki, wrzaski wręcz, histeryczne obrażanie drugiego kontrkandydata nie przystoi. Bo no to za... może będzie debata jeszcze tak przed drugą turą, zobaczymy. Tę część radiową musimy skończyć, ale oczywiście Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radiu ZPL. Proszę z nami zostać, Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, czy będziecie w takim razie zabiegać o to, żeby była debata w drugiej turze, panie przewodniczący? Rafał Trzaskowski jest gotowy stanąć do tej debaty w każdej chwili, w każdym miejscu. W telewizji państwowej? Również w telewizji państwowej, natomiast uważamy, że debata powinna odbyć się na obiektywnych zasadach, równych dla wszystkich. To nie może tak wyglądać, że to są pytania, które absolutnie nie mają nic wspólnego z problemami Polaków, że to jest ustawka sztabowców pana prezydenta. No przepraszam bardzo, ale to jest obraza dla wyborców, dlatego chcielibyśmy, żeby debata wyglądała rzeczywiście jak rozmowa dwóch poważnych kandydatów. A nie odpytywanie, natomiast, tak. No rzeczywiście to z debatą to nie miało nic wspólnego. Jeden z jedenastu. Ale będzie... same tematy, pani redaktor, pani też wie doskonale, że no, one były tak ułożone. Ja nie wiem, czy to wprost ze sztabu przyszły, czy też to była taka wielka gorliwość tych, którzy pracują w publicznej telewizji. Natomiast no, to było, według mnie to był policzek dla wyborców, bo traktowanie w ten sposób osób, które ubiegają się o najwyższą funkcję w państwie, to jest policzek dla wszystkich wyborców. A jak zamierzacie zabiegać o głos poparcia pozostałych kandydatów opozycji? Bo rozumiem, że liczycie na to, że jednak wyjdą i powiedzą, słuchajcie, no trzeba zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No ale Szymon Hołownia się do tego nie pali. Krzysztof Bosak już powiedział wyraźnie, że wyborcy będą jego samodzielnie decydować. On nikomu niczego nie będzie narzucać, ani podpowiadać, ani dyktować. Nie pamiętam, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też chyba specjalnie nie jest do tego pomysłu zapalony.
My rozmawiamy z wyborcami. Pani redaktor doskonale wie, że nie da się tak wprost przesunąć poparcia. Trzeba nie da się, ale no, zabiegać jednak to byłoby programem. Znaczące, gdyby jednak wyszedł jakiś kandydat opozycji i powiedział, słuchajcie, trzeba zagłosować na Trzaskowskiego. Ja głosuję, bo tak, tak i tak. Z jakichś tam przyczyn. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać, ale my z szacunkiem i podmiotowo traktujemy każdego, kto głosował inaczej aniżeli my, czyli wsparł innego kandydata. Będziemy starali się pokazać, i Rafał Trzaskowski robi to od samego początku swojej kampanii, że jest kandydatem, który nie może przywrócić taką wspólnotowość w Polsce, a większość osób, które wczoraj oddały głos, głosowały za zmianą. Jak chce wypalać żelazem to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość? To jest dążenie do wspólnoty? Tak, ponieważ to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest również coś, co absolutnie obraża ich wyborców. Nie może być tak, jak dzisiaj donoszą niektóre media, że kolejne rodziny ministrów PiS-u robią wielkie interesy na majątku państwowym. Są pewne zasady. Głowa państwa powinna być właśnie od tego, by w sposób bardzo skuteczny kontrolować rządzących, kontrolować rząd. I Rafał Trzaskowski o tym wyraźnie mówi. Natomiast jednocześnie, absolutnie, zwracając się do wyborców Andrzeja Dudy, mówi wyraźnie. My nie powinniśmy, możemy mieć różne poglądy, ale nie powinniśmy się atakować i dlatego Rafał Trzaskowski chce budować nową Solidarność. I teraz dlatego, że napisał chyba na Twitterze czy na Facebooku, już nie pamiętam, ale w którymś z tych mediów społecznościowych napisał, że takie przesłanie do Krzysztofa Bosaka, że mają podobne poglądy wolnorynkowe, tak? To takie mrugnięcie okiem do wyborców Krzysztofa Bosaka? To jest przede wszystkim pokazanie, żeby wyborcy samodzielnie ocenili, który kandydat jest im bliższy. Oczywiście różnimy się w kwestiach dotyczących integracji europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami, to przypomnę, że chociażby taka opłata paliwowa czy centralizacja państwa to są zasługi, w cudzysłowie, Andrzeja Dudy. Jeżeli wyborcy kto podniósł VAT do 23%? Przypomnę, że ten VAT był podniesiony czasowo i rząd Prawa i Sprawiedliwości wbrew obietnicom. Tak samo i rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie obniżył tego podatku VAT. Ten mechanizm był automatyczny, miał być VAT obniżony od 2016 roku. Niestety rząd PiS-u, nie korzystając z tego, że sytuacja się poprawiła, utrzymał tego typu rozwiązanie. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda obiecywał kwotę wolną od podatku. No i ona jest tylko nie na dla wszystkich. Nie na poziomie 8 tysięcy pomoc, złotych dla wszystkich, tak. Pomoc frankowiczom. Obiecywał to, że w mediach publicznych dojdzie do zmiany i że nie będzie tam Kurskiego, który jest symbolem tego, jak nie powinny wyglądać media. No i te wszystkie obietnice złamał. Natomiast dzisiaj potrzebny jest silny prezydent, który odbuduje prestiż urzędu. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość Polaków, powyżej 50%, chce tej zmiany, bo nie poparła urzędującego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy. Pytanie od słuchacza. Czy w razie wygranej prezydenta Dudy zmieni się układ sił w Senacie? Ja jestem o Senat spokojny. 51 senatorów stanowi stabilną od dłuższego czasu większość. To no tak niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości wieszczą, że tak właśnie się skończy to, co się dzieje w Senacie. Że niektórzy jednak przejdą na drugą stronę. Spokojnie. Ja wiem, jakich senatorów ma opozycja sejmowa, a większość senacka. To są ludzie z kręgosłupami i wierzę, że Senat w tej postaci będzie do końca kadencji. Ale wierzę czy wiem, bo to są dwie różne rzeczy. Pani redaktor, dziękuję bardzo za wiarę we mnie, że wszystko wiem. Natomiast nie twierdzę, że pan wszystko wie. Natomiast jeśli chodzi o Senat. Spokojnie. Znam senatorów i wiem, jacy są to porządni ludzie. A czy zmieni się w razie wygranej prezydenta Dudy, przewodniczący Platformy Obywatelskiej? To też jest pytanie od słuchacza. Zrobiliśmy wielki krok ku temu, by ponownie wygrywać wybory w Polsce. Moja kadencja jest 4-letnia.
ten mandat uzyskałem na początku roku. Jak widać, ostatnie zmiany i też dynamika kampanii pokazują, że no chyba jednak widać tą nową energię. Nie mnie to oceniać, natomiast jeżeli ktokolwiek będzie chciał zmieniać, są statutowe możliwości. Nie podejrzewam, by działo się to w najbliższym czasie. A czy małżonka Rafała Trzaskowskiego będzie bardziej, nazwijmy to może nie najładniej, wykorzystywana w tej kampanii, bo będzie bardziej eksponowana? O, tak powinnam powiedzieć. Małgorzata Trzaskowska jest bardzo silną osobą, wspiera Rafała. Natomiast jej rola w kampanii będzie ściśle określona przez nią samą i to jest bardzo ważne. Nie pamiętam, czy zgodziłaby się na wywiad w Radiu Z, zastanawiam się. Widoczna. Zapytam osobiście. Trzymam pana za słowo i będę się dopominać i będę tam się do pana dobijać. A dlaczego wieczór wyborczy jeszcze był? Tak. Jeszcze dziś zapytam. Da mi pan odpowiedź. Małgorzatę. Dobrze. I dam odpowiedź. A dlaczego nie wieczór wyborczy? Pozytywną. Ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. A dlaczego wieczór wyborczy był w Warszawie? Z uwagi na to, że trasa zaplanowana później dotyczyła Wołomina, dotyczyła tych miejscowości. Poza tym ze względów logistycznych i również ze względu na to, że chcieliśmy, by odbył się na świeżym powietrzu, by zmniejszyć wszelkie ryzyka dotyczące tego, co dzieje się teraz w Polsce, czyli COVID-u. No tylko, że tak trochę się zaprezentował być może kandydat Koalicji Obywatelskiej jako kandydat wielkich aglomeracji. No a prezydent Duda pojechał do Łowicza i tak to podkreślał, że jest kandydatem zwykłych ludzi. Spokojnie, no, bylibyśmy w innym miejscu, byłoby, dlaczego nie był w Warszawie. To była decyzja sztabu wynikająca również z tego, że dużo łatwiej jest pewne rzeczy zorganizować i trasa Rafała, w którą ruszał od razu po ogłoszeniu tych wstępnych wyników, takich ankietowych, to przewidywała. Natomiast tutaj ja bym nie doszukiwał się drugiego dna, bo nie wystarczy mówić, że jest prezydentem zwykłych Polaków, tylko jednak trzeba tych zwykłych Polaków reprezentować. Ja przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda jakoś długi czas nie miał nic przeciwko temu, by Polskę, jego ugrupowanie macierzyste traktowało jak prywatny folwark. Nie robił nic jako głowa państwa, żeby rozliczyć ministrów PiS-u, dopuścił do tego, by Banaś został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, by pan Macierewicz... Jeżeli jest silny prezydent, jeżeli liczy się z nim własne środowisko, to ten prezydent ma odpowiednie możliwości nacisku. Gdyby prezydent Andrzej Duda rzeczywiście był osobą, z którą liczy się Jarosław Kaczyński, to nie dopuściłby, by Antoni Macierewicz stanął na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie dopuściłby do tego, by Zbigniew Ziobro rozsadzał wymiar sprawiedliwości. Wypełniłby obietnicę, którą dał podczas składania dwóch wet do ustaw sądowych, że nie odda wymiaru sprawiedliwości KRS-u, Sądu Najwyższego, prokuratorowi generalnemu. Te wszystkie obietnice złamał. I tutaj ale musimy to kończyć. Wynika z jego słabości. Niestety to wynika ze słabości Andrzeja Dudy. I tutaj musimy kończyć. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był z nami. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję.